Jeśli ktoś myślał, że po niedawnych wydarzeniach z końcówki października, gdy Cristiano Ronaldo został odsunięty od drużyny Manchesteru za przedwczesne opuszczenie stadionu w meczu z Tottenhamem, serial pod tytułem Ronaldo kontra klub zmierza ku końcowi, Portugalczyk tuż przed wylotem na mundial w Katarze postanowił nie tyle napisać jego kolejny rozdział, ale zrzucić na klub prawdziwą bombę, dopisując do tej telenoweli być może ostateczne zakończenie. Cały piłkarski świat wzburzyły słowa o poczuciu zdrady, braku szacunku do trenera i wielkim rozczarowaniu, jakie spotkało CR7 po powrocie do klubu, z którego wypłynął na szerokie wody. Tymczasem, gdy wszyscy wieszają na nim psy i zastanawiają się, jak daleko odleciało już kosmiczne ego piłkarza, warto na moment złapać dystans i zastanowić się, czy Ronaldo aby na pewno nie ma tutaj racji. Partnerem kanału w czasie Mistrzostw Świata w Katarze jest fuksiarz.pl, legalny polski bookmacher, który dla pełnoletnich widzów przygotował ofertę powitalną w postaci zakładu bez ryzyka do 500 zł i darmowy freebet w wysokości 25 zł. Link do promocji w opisie filmu. Niedzielne popołudnie 13 listopada miało być dla Manchesteru United ostatnią próbą sił przed przerwą na Mistrzostwa Świata w Katarze. Podopieczni Erika Ten Haga chcieli podtrzymać niezłą passę, jaką w lidze i pucharach notują od początku października, nie licząc ligowej wpadki z Aston Villą. Mecz z Fulham zaczyna się dla nich fantastycznie, ale finalnie zwycięstwo wyrywają rywalom dopiero w doliczonym czasie gry, gdy 3 punkty zapewnił im 18-letni rezerwowy Alejandro Garnacho, dla którego występ w Londynie był dopiero trzecim w tym sezonie. United dopisali w tabeli kolejny komplet oczek, znów złapali kontakt z najlepszą czwórką i w dobrych humorach wracają do domu, gdzie część z nich czeka pakowanie na wylot do Kataru. Tymczasem o 23:00 piłkarz, którego tego dnia, podobnie jak kilka dni wcześniej w meczu Pucharu Ligi, brakuje w kadrze meczowej oficjalnie z powodów zdrowotnych, odbezpiecza granat i wrzuca go do szatni United. A nawet nie tyle do szatni, co bardziej do gabinetów dyrektorskich. W głośnym wywiadzie, jakiego Ronaldo udzielił Piersowi Morganowi, dostanie się też obecnemu trenerowi United, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to dyrektorzy i właściciele, słowem ludzie na najwyższych szczeblach decyzyjności w klubie, tak bardzo rozczarowali Portugalczyka. Rozczarowali, albo wręcz zdradzili, bo tak mocnych słów użył we wspomnianym wywiadzie. Ale po kolei. Kiedy latem ubiegłego roku Ronaldo zamieniał Turyn na Manchester, już wtedy tym ruchem zadziwił sporą część piłkarskiego świata. Oczywiście dla kibiców Czerwonych Diabłów większym szokiem byłoby ujrzenie go w błękitnej koszulce największego derbowego rywala z Etihad, ale z punktu widzenia czysto sportowego, taki ruch, podobnie jak wcześniejsze spekulacje wokół PSG, miałby znacznie większy sens. Ronaldo, zafiksowany na punkcie Ligi Mistrzów, swoich ukochanych rozgrywek, które wciąż są jego ostatnim bastionem wyższości nad Leo Messim, chciał przede wszystkim trafić do klubu, w którym po nieudanym ataku na Champions League w barwach Juventusu wreszcie wzniesie to trofeum po raz pierwszy od czasu odejścia z Realu Madryt. Tymczasem, czego też dowiadujemy się z głośnego wywiadu, osobą, która całkowicie zmieniła bieg wydarzeń tamtego lata, był Sir Alex Ferguson. Powiedział mi tylko, to niemożliwe, byś trafił do Manchesteru City. Odpowiedziałem, okej, szefie. Kierowałem się tylko sercem, mówi dziś, wspominając tamto gorące okno transferowe. Warto tutaj zatrzymać się na moment, by dobrze zrozumieć ten kontekst. Ronaldo, mający na stole ofertę z Manchesteru City, w którym trafiłby do szatni prowadzonej przez Pepa Guardiolę i miał poza Mistrzostwem Anglii duże szanse na wygranie Ligi Mistrzów już w pierwszym sezonie po powrocie na wyspy, odrzuca tę okazję, kierując kroki do klubu, który od 10 lat czasy swojej świetności może tylko wspominać. Pomijając aspekt finansowy i osobę Fergusona, tym, co musiało skusić go do podjęcia tak wielkiego ryzyka, musiały być zapewnienia ze strony klubu, że nie on jeden będzie walczył o przywrócenie blasku Czerwonym Diabłom. A teraz zestawmy to ze stanem na koniec poprzedniego sezonu. 6. miejsce w lidze, ostatnie dające bezpośredni awans do fazy grupowej, ale tylko Ligi Europy. Odpadnięcie w 3. rundzie Pucharu Ligi i 4. Pucharu Anglii. W Lidze Mistrzów wylot w 1/8 po rywalizacji z Atletico. Do tego kompletny chaos w szatni i na stołku trenerskim, bo United zaczynali sezon z Ole Gunnarem Solskjaerem, by następnie tymczasowo przekazać drużynę w ręce Michaela Carricka, a w grudniu ogłosić trenerem człowieka, który wcześniej pracował głównie jako dyrektor sportowy, a w rolę menedżera na Old Trafford wcielił się niejako z konieczności.
po zwolnieniu Solskjaera powinieneś zatrudnić menedżera z absolutnego topu, a nie dyrektora sportowego. Nie wiem, jak ktoś taki mógł zostać trenerem Manchesteru United. Ja wcześniej nawet o nim nie słyszałem, mówi w wywiadzie 37-latek. A jeszcze zanim ten pokręcony sezon dobiegł końca, klub ogłosił, że w kolejnym szatnią zarządzać będzie Erik ten Hag, a Ralf Rangnick zostanie w klubie w roli dyrektora, którym finalnie nigdy nie został. Sami przyznacie, że obserwowanie tego z zewnątrz, a co dopiero siedząc na tej karuzeli w środku szatni United, może przyprawić o ból głowy. To też nic dziwnego, że w głowie Portugalczyka z każdym miesiącem mogła narastać coraz większa frustracja. Tym bardziej, że pomimo niezłych wyników strzeleckich, Ronaldo był w tamtym sezonie najlepszym snajperem United w lidze i pucharach, notując w sumie 24 trafienia, co rusz pojawiały się informacje, że kolejne nowo pojawiające się w klubie osoby niespecjalnie chcą opierać na nim przyszłość drużyny. Dla uporządkowania, mówimy o sytuacji, w której raptem pół roku po przekonaniu Cristiano do porzucenia marzeń o Lidze Mistrzów i wzięcia udziału w odbudowie klubu, który zawsze miał w sercu, koncepcja sportowa tejże odbudowy całkowicie się zmieniła. I w sumie to głupio wyszło, ale nie ma już w niej miejsca dla ciebie. I to nie Erik ten Hag jest winien tego, że dziś jest trenerem United i znalazł się w samym centrum zamieszania. Ktoś podjął decyzję o jego zatrudnieniu, co oczywiście musi wiązać się z przekazaniem mu pełnej swobody działania i możliwości podejmowania autonomicznych decyzji w obszarze sportowym. Ale ten sam ktoś, także bez przykładania pistoletu do głowy, podjął decyzję o podpisaniu wielkiego kontraktu z wielkim piłkarzem, z którego dość szybko chciał się wykręcić. I to w tym kierunku, w kierunku gabinetów dyrektorskich Manchesteru poleciały najmocniejsze ciosy we wspomnianym wywiadzie. Dostało się przede wszystkim samym właścicielom, rodzinie Glazerów, która przecież jest na Old Trafford nienawidzona od lat. To jej działalność prowadziła do licznych bojkotów i protestów fanów, a nawet powstania nowego klubu, który miał być symbolem walki z amerykańskim zaborcą, którego polityka sprowadziła klub na dno, przynajmniej to sportowe. Ronaldo, mówiąc im zupełnie nie zależy na klubie w sensie sportowym, traktują Manchester jako klub reklamowy, zarobią swoje na reklamach, ale sportowo, według mnie zupełnie o to nie dbają, niejako dał wyraz temu, o czym w samym Manchesterze mówiło się już od dawna. Pytany o to, jak zmienił się klub od czasu jego odejścia w 2009 roku, powiedział: postęp jest zerowy, od czasu odejścia Fergusona nie zmieniło się absolutnie nic. Klub nie podąża taką drogą, jaką powinien i każdy to widzi. Jeśli ktoś tego nie widzi, to albo nie chce tego widzieć, albo jest ślepy. Na ten obraz stagnacji klubu składa się jego zdaniem nie tylko brak zainteresowania ze strony właścicieli, ale też odstająca od nowoczesnych standardów infrastruktura, jak klubowa siłownia, basen, odnowa biologiczna, czy nawet kuchnia i zespół dietetyków, które w niemal niezmienionym stanie pamiętają czasy jego pierwszego podejścia na Old Trafford. I tu uczciwie trzeba powiedzieć, że Ronaldo nie jest pierwszą osobą, która zwróciła na to uwagę, bo już wcześniej mówili o tym choćby Zlatan Ibrahimowicz, a po nim podobne głosy słychać było z ust kilku kolejnych menedżerów, jak José Mourinho czy Louis van Gaal. Z tą oceną zgadza się też wielu fanów i dziennikarzy, którzy na co dzień mają dostęp do stadionu i jego infrastruktury. A to tylko jeden z obszarów, w który jego zdaniem nie chcą inwestować właściciele, a który z tego powodu wpisuje się w smutny obraz rozkładu klubu. Brak jasnego kierunku rozwoju sportowego powoduje też rozchwianą politykę transferową i marnowanie kolosalnych sum pieniędzy, o co równie często mają pretensje kibice United. Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że Ronaldo ze swoją pensją też wpisuje się w ten trend, ale będąc całkowicie poważnym, trzeba tu dodać, że w porównaniu z wieloma kompletnymi transferowymi niewypałami, on na swoją tygodniówkę zapracował w poprzednim sezonie jak mało kto. W całym tym zamieszaniu mocno szkoda Erika ten Haga, który nie do końca z własnej winy znalazł się w wyjątkowo niefortunnym położeniu. Z jednej strony odziedziczył wielkiego Ronaldo w spadku po Solskjaerze nieco wbrew własnej woli, bo sam z siebie pewnie nigdy nie poprosiłby szefów o taki transfer, z drugiej próbując grać w tę grę po swojemu, tworząc drużynę tak, jakby Ronaldo był jednym z wielu członków szatni, nie do końca umiejąc pogodzić te dwie rzeczy. Sam Ronaldo zdradził, że ten Hag, podobnie jak kilka wyżej postawionych osób, wręcz próbował wypchnąć go z klubu, co pasowałoby do narracji, jakoby wraz z przyjściem nowej myśli taktycznej, sygnowanej nazwiskami Rangnicka i Ten Haga, Portugalczyk miał utracić swój gwiazdorski status. Holender zaprzeczył, jakoby miał maczać palce w pozbyciu się go z szatni, zapewniając, że to wciąż ważny piłkarz w jego talii, ale zachowanie szkoleniowca mogło w ostatnich miesiącach generować więcej pytań niż odpowiedzi. Oto jednego dnia Cristiano nie dostaje ani minuty w derbowym meczu z Manchesterem City z powodu, jak to określił Holender,
szacunku dla niego, by dwa tygodnie później chcieć wykorzystać go niczym juniora w roli zmiennika dla kradzieży kilku ostatnich minut w słynnej końcówce rozstrzygniętego już meczu z Tottenhamem. Za to zachowanie najpierw odsunął go od pierwszej drużyny, jednocześnie już wtedy zapowiadając jego powrót, by po odpokutowaniu tego występku w meczu z Chelsea, jak gdyby nigdy nic, wstawić go do składu na 4 pełne mecze z rzędu, raz wręczając mu nawet opaskę kapitana. Wydaje się, że po wszystkim, co zaszło w ostatnich dniach, kolejny mecz Ronaldo w barwach Manchesteru jest czymś niewyobrażalnym i według wielu oznaczałoby to wielopoziomową kompromitację klubu, ale no właśnie. Patrząc na wcześniejsze zachowania Ten Haga, wcale nie byłbym tego taki pewien, bo przecież podobnie myślano już wtedy, gdy na własną rękę wyszedł ze stadionu w meczu z Tottenhamem. Tylko naiwni mogą dziś wierzyć, że Cristiano zdecydował się uderzyć pięścią w stół i powiedzieć głośno, co myśli, wyłącznie dla dobra samego klubu, kierowany wielką miłością, mający w sercu jego powrót na szczyt. Oczywiście w drugą stronę można też twierdzić, że całe zamieszanie związane z tym głośnym wywiadem to skrupulatnie zaplanowana akcja mająca uwolnić Portugalczyka od klubu już w najbliższym oknie transferowym. Coś, czego nie udało się osiągnąć ostatniego lata. Ale cel, jakkolwiek równie egoistyczny, może być zgoła inny. Cristiano nie od dziś wie, że jego pobyt na Old Trafford, kiedykolwiek by się nie zakończył, ubiegłego lata, tej zimy czy za pół roku, będzie oznaczał jego porażkę. Nawet gdyby nie doszło do wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, to prawdopodobnie także w oczach kibiców, ale przede wszystkim w swoich własnych, Ronaldo wiedziałby, że misja pod tytułem odbudowa potęgi Manchesteru kompletnie się nie powiodła. Po latach nikt nie będzie pamiętał, ile bramek strzelił w lidze i które miejsce w tabeli Czerwone Diabły zajęłyby bez jego trafień. Na koniec dnia liczyć będzie się tylko to, że pierwszy po jego powrocie sezon zakończyli na 6. miejscu, przegrali rywalizację na wszystkich frontach, a z szumnych zapowiedzi włączenia się do walki o mistrzostwo nie wyszło kompletnie nic. I ma też świadomość, że ogromna część winy za taki stan rzeczy spoczywa na barkach innych osób, często anonimowych dla przeciętnego kibica, które kryjąc się po gabinetach podejmują masę niekorzystnych dla klubu decyzji, nawet jeśli nie działając celowo na jego szkodę, to dopuszczając się grzechu zaniechania, tak jak w przypadku tych na samym szczycie, którym zdaniem Ronaldo kompletnie nie zależy na sportowym rozwoju Manchesteru. A chcąc nie chcąc, słowa o tym, że to z niego uczyniono czarną owcę ostatnich sezonów, są niestety dla niego prawdziwe. Nieudana odbudowa potęgi United, której zaprzedał marzenia o prawdopodobnie ostatnich piłkarskich sukcesach, na jakie miał szansę przed powrotem do Teatru Marzeń, będzie miała jego twarz. Twarz upadającego Ronaldo, zdzieraną kilka dni temu ze zmierzającego w przeciętność Old Trafford, które pod wieloma względami zatrzymało się 10 lat temu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie. Przypominam wam o promocjach partnera kanału firmy Fuksiarz.pl, do której linki znajdziecie w opisie i zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, który znajdziecie w tym miejscu.